Wykazał się postawą godną naśladowania. 12-letni Arek Zamiatała ze Strzałkowa na policję oddał znaleziony na ulicy portfel. Sytuacja miała miejsce we wtorek. Wtedy portfel z dokumentami oraz gotówkę w kwocie 1020 zł zgubił Kazimierz Poszwa. Kiedy stracił już nadzieję, że uda się go odzyskać, został bardzo mile zaskoczony. Zgubę znalazł bowiem młody strzałkowianin. We wtorek rano, jak jechałem do szkoły, no to on leżał niedaleko sklepu Lewiatan. Postanowiłem go zwrócić, no ponieważ nie chciałem tego pana, można tak powiedzieć, okraść, tylko chciałem mu zwrócić te wszystkie dokumenty. Dziś na posterunku policji w Strzałkowie chłopak otrzymał specjalne podziękowania od policji, wójta oraz właściciela portfela. No byliśmy zaskoczeni, bardzo zaskoczeni. Że po prostu wszystko wróciło tak, jak było w tym portfelu, że on oddał to wszystko, nie? Znaczy jeszcze najpierw to myśleliśmy, że pieniądze, dobra, pieniądze, obojętne te pieniądze, ale ten dowód, to prawo jazdy, wszystkie dokumenty rejestracyjne, to wszystko wiadomo, jakie się wiążą z tym następstwa, nie? No bo taki młody człowiek i tak się zachował? Oczywiście to jest jeszcze naprawdę pogratulować super. Rodzicom syna takiego i jego, wiadomo, to co zrobił, no to jest naprawdę... Trzeba do tego podejść z szacunkiem. Dumny z postawy swojego syna był także jego ojciec. Bardzo dumny jestem syna, bo takie postępowanie to mało gdzie się tam pojawia, żeby ktoś takie rzeczy zrobił, żeby oddać, bo ogólnie to jest tak, że dokumenty gdzieś są wyrzucone, pieniądze zabrane i temat jest zakończony. Zaś są problemy większe.